przez pierwsze 5 lat działalności. Sami dowoziliśmy dostawy do klientów. Największym problemem były dostawy w weekendy, głównie wieczorami, do zrealizowania w tym samym czasie. Wiadomo, jeden kierowca nie jest w stanie pojechać na daną godzinę w dwie różne części miasta. Dla mnie najistotniejszą kwestią był fakt, że współpraca ze stawą daje mi taki komfort psychiczny, że zawsze ktoś ten dowóz zawiezie do klienta i nie będzie z tym problemu. Normalnie miało to różne konsekwencje. Bardzo często zdarzało się tak, że kierowcy dzwonili na przykład w piątek wieczorem i informowali mnie, że jest problem, ponieważ są chorzy i na weekend nie mogą przyjść do pracy. Właśnie przed weekendem kierowcy nabywają się bardzo ciężkich kontuzji swojego ciała. Czyli na przykład dzwoni do mnie pracownik z informacją, że ma uszkodzony kręgosłup. W związku z tym, że planowałam nowe zmiany w restauracji, to jedną ze zmian i decyzji, którą podjęłam i była to najlepsza decyzja, jaką mogłam podjąć, to współpraca z firmą Stawa. Największym plusem jest to, że Stawa dociera w tym samym czasie do wielu klientów. I to w piątek, w sobotę i w niedzielę, w porze obiadowej są największe zalety. Liczba dostaw w każdym dniu jest inna. Bardzo często było tak, że jednak w poniedziałki, wtorki tych dostaw było znacznie mniej i w tym czasie kierowcy generowali koszty. Więc tutaj jest to naprawdę znaczna oszczędność dla mnie, biorąc pod uwagę koszty eksploatacji auta, koszty paliwa, które w każdym miesiącu były bardzo, bardzo różne. Biorąc pod uwagę fakt, że kierowcy ze stawy docierają w jednym czasie, tak naprawdę jest to rozwiązane logistycznie perfekcyjnie, moim zdaniem. No to aspektów jest wiele bardzo pozytywnych.